Sabrina Carpenter potrafi się uczesać na szczególne okazje, nie sądzicie? Zaraz pokażemy wam, że i wy w bardzo prosty sposób możecie mieć taką fryzurę. Ale zanim weźmiecie się do dzieła, zapytajcie o pozwolenie rodziców. Ta fryzura wygląda najlepiej, kiedy sprawia wrażenie luźnej i swobodnej. Zapleć włosy w dwa warkocze dzień wcześniej. Dzięki temu będą naturalnie pofalowane. Nie rozczesuj ich szczotką czy grzebieniem, tylko palcami. Na włosy przy nasadzie nanieś suchy szampon lub puder do stylizacji włosów. Oddziel dwa pasma włosów i zepnij je klamrami. W górnej części pozostałych włosów zrób kucyk z tyłu głowy. Nie ściągaj go zbyt mocno. Niech będzie luźny. Teraz chwyć prawy kosmyk znad czoła. Lekko skręć go wokół palca i dopnij wsówką do gumki z tyłu głowy. To samo zrób z pasemkiem z lewej strony. Następnie pasmo włosów z górnej części kucyka nawiń wokół palca, tak by powstał mały koczek. Przymocuj go wsówką. I gotowe! Teraz możesz się wybrać na hollywoodzką galę. Oglądaj Sabrinę Carpenter w Dziewczyna poznaje świat, tylko w Disney Channel.